Dzisiaj trudno w to uwierzyć, ale to sceny z poznańskiego Marszu Równości w 2005 roku. Było bicie, było szarpanie, było ciągnięcie gołym ciałem po chodniku. Doszło do interwencji policji, która zatrzymała blisko 70 osób. Wszyscy na siłę zostali przetransportowani do komisariatu. Ich przesłuchania trwały kilka godzin. I usłyszeli zarzuty udziału w nielegalnym zgromadzeniu. Nielegalnym, bo na Marsz Równości nie zgodził się wówczas prezydent Ryszard Grobelny. Prawda jest taka, że ja nie chciałem, żeby się odbył Marsz Równości na tej trasie. Na tej konkretnej trasie kibice Lecha nie mogli wyjechać na mecz, jeśli się nie mylę, do Odry Opole. No i postanowili, że coś zrobią w tym czasie zamiast jechać na mecz. Dlatego Grobelny do dziś twierdzi, że chodziło mu tylko o bezpieczeństwo. Bo jeżeli komuś by się coś stało na tym Marszu Równości, to moje sumienie, nie chodzi o prawne aspekty, moje sumienie mówiło mi, że ja temu mogłem zapobiec, a nie zrobiłem tego. Decyzję prezydenta podtrzymał ówczesny wojewoda Andrzej Nowakowski. Mimo wszystko uczestnicy marszu zgromadzili się na Półwiejskiej, broniąc swojego prawa do demonstracji. Dziś w Polsce dewiacją określa się żądanie poszanowania godności i równości. Starć z przeciwnikami Marszu Równości i tak nie udało się zatem uniknąć. 3:20, przystępujemy. Potem do akcji wkroczyli policjanci. Bo po prostu bili osoby, które po prostu siedziały i nic nie robiły. To są działania bojówek faszystowskich, nie policji. Policja przez godzinę wzywała do rozejścia się, informując, że to zgromadzenie jest nielegalne. Sprawa odbiła się głośnym echem, nie tylko w Poznaniu. Olbrzymie kontrowersje budził zarówno sam zakaz Marszu Równości, jak i brutalność, z jaką demonstrantów potraktowała policja. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy tak naprawdę marsz chylił się ku końcowi, tak brutalna reakcja policji była kompletnie nieuprawniona. Prezydent Grobelny już nigdy więcej Marszu Równości nie zakazał. Przyłożono mi łatkę homofoba. Jego następca Jacek Jaśkowiak przyjął zupełnie inne podejście. Zaczął sam uczestniczyć w Marszu Równości, a nawet objął go swoim patronatem.